Jeden z zespołów Komisji Rewizyjnej Rady Miasta, prowadząc wyrywkową kontrolę umów zawartych przez Urząd Miasta w latach 2010-2012, natrafił na kilka ciekawych i wartych przyjrzenia się faktów. Jedną z tych spraw jest właśnie zakup skuterów, które miały służyć do obsługi mieszkańców w terenie miasta. Cieszymy się, że po 2 miesiącach od tego, jak zadaliśmy panu burmistrzowi pytanie, te skutery się odnalazły i miejmy nadzieję, że w ciągu najbliższych kilku dni zaczną one służyć mieszkańcom. Skutery rzeczywiście szczęśliwie się znalazły. Jak się okazało, stały 2 lata w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Jagiellońskiej. Jednak zaraz po ukazaniu się artykułu na portalu Kraśnik24, w którym ujawniono fakt istnienia owych pojazdów, natychmiast na polecenie kogoś z Urzędu Miasta zostały przetransportowane do warsztatu, gdzie obecnie przechodzą oględziny. Skutery zakupione były w ramach projektu E-Kraśnik. Wszystko, żeby ulżyć mieszkańcom, szczególnie tym po 75 roku życia lub niepełnosprawnym. To właśnie do nich osobiście mieli jeździć na skuterach urzędnicy, by pomóc im w załatwieniu urzędowych spraw. Jednak przez 2 lata jednoślady kurzyły się w remizie. Nie każdy urzędnik dysponuje uprawnieniami do prowadzenia takiego pojazdu. Pomijając fakt, że do jazdy na tego typu jednośladzie potrzebna jest zaledwie karta rowerowa, to nie wnikając głębiej w uprawnienia urzędników, pytamy jeszcze, co stało się z mini drukarkami i laptopami, które miały być na wyposażeniu owych skuterów. Są na stanie Urzędu Miasta. I są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem? Tak. Czyli? Czyli podczas docierania do mieszkańców Kraśnika przez urzędników w przypadku wystąpienia takiej konieczności. W ramach projektu E-Kraśnik zakupiono i ustawiono w mieście również tak zwane infomaty. Jednak jak się okazuje, mieszkańcy nie korzystają z nich z jednego prostego powodu. Urządzenia te po prostu nie działają. To należy sprawdzić, tak? Powracając do skuterów. Ciekawe, jaki los je czeka po 2-letnim niebycie. Wykorzystanie skuterów będzie uzależnione od poszczególnych kierowników danych referatów, którzy będą mieli do załatwienia sprawy w terenie, tak? Czyli będą wykorzystywane przez urzędników, zgodnie ze swoim przeznaczeniem? Myślę, że tak. Czyli tylko patrzeć, jak urzędnicy zamiast podróżować MPK pojawią się na ulicach Kraśnika na swoich 2-letnich, ale jeszcze nieużywanych skuterach.